Dzisiaj przyjrzymy się ustrojowi, który w XVI wieku zyskał podstawy teoretyczne i też zaczął być budowany w praktyce. Ten ustrój to oczywiście monarchia absolutna. W wieku XVII już był dosyć popularnym ustrojem, szczególnie w zachodniej części naszego kontynentu. Tak prezentuje się mapa Europy w XVII wieku, mapa polityczna, ale zaczniemy nasze rozważania od zachodniej części Europy. Skoncentrujemy się dzisiaj na Francji. Już wcześniej uczyliśmy się o tym, jak próbowano absolutyzm wprowadzić na terenie Anglii. Skończyło się to rewolucją parlamentarną. Dzisiaj przyjrzymy się, jak budowano monarchię absolutną na terenie Francji. Absolutyzm we Francji zyskał podbudowę teoretyczną dzięki publikacji Jeana Bodena pod zatytułowanej Sześć ksiąg o Rzeczpospolitej, gdzie autor dał taki wyraz, można powiedzieć, zachwytowi nad koncepcją, gdzie rządzi państwem tylko jedna osoba. Jedna osoba ma mieć pełnię władzy, zarówno ustawodawczej, jak i wykonawczej. Jest też najważniejszym sędzią. Czyli mówiąc krótko, wszystko od tej jednej osoby ma w państwie być uzależnione. No i Baudin pochwalił ten ustrój, zachwycał się nim, uznał, że nie ma lepszego ustroju niż właśnie absolutyzm, gdzie władca jest takim odpowiedzialnym za swój kraj jego przedstawicielem. No i we Francji, przypomnijmy sobie, po wojnach religijnych pod koniec XVI wieku władzę objął Henryk IV Bourbon i za jego rządów, które właśnie, jak widzimy, były na przełomie XVI-XVII wieku, wprowadzono we Francji urząd intendenta. Intendenci, tak jak widzisz na mapie, zarządzali prowincjami. Tutaj widzimy prowincję we Francji. Zarządzali prowincjami, dzięki czemu pomagali sprawować władzę królowi właśnie. Poza tym władca francuski, żeby swoją władzę właśnie wzmacniać, dążyć do absolutyzmu, rozpoczął proces sprzedawania urzędów. Sprzedawania urzędów, czyli nie tylko już można było uzyskać urząd poprzez dziedziczenie tego urzędu, ale można było go po prostu nabyć, dzięki czemu powstała nowa grupa społeczna, tak zwana szlachta urzędnicza. Chodziło o to, żeby trochę odciąć od wpływów takie już rody, które się zasiedziały na tych urzędach, takie, które się rozpasały w mniemaniu króla, które miały już za dużo tej władzy wcześniej zgromadzonej i być może nie chciały słuchać króla już w każdej sytuacji. Teraz król chciał obsadzić zupełnie nowymi osobami urzędy, osobami, które będą mu wierne, które będą mu lojalne, które będą mu wdzięczne za to, że uzyskały szansę awansu społecznego i nowy urząd. I stąd właśnie ten proces sprzedawania urzędów. Oprócz tego przystąpiono do reorganizacji armii. Absolutyzm też zakładał zdobywanie nowych ziem, więc była niezbędna silna armia, żeby te zadania właśnie wykonać. Więc tutaj zaczęto przeznaczać większe pieniądze na armię, która miała być bardziej liczebna i lepiej wyposażona. Kolejnym władcą we Francji był Ludwik XIII, ale objął on władzę jeszcze jako dziecko, dlatego pierwszy okres jego rządów to tak naprawdę okres regencji. Regencja, czyli sprawowanie władzy przez osobę, która w imieniu króla tak naprawdę rządzi, czyli w zastępstwie, można powiedzieć. Tutaj regentką była matka, czyli Maria Medycejska, czyli do momentu, kiedy Ludwik XIII nie osiągnął pełnoletności, to rządziła w jego imieniu właśnie jako regentka Maria Medycejska. W 1624 roku został pierwszym ministrem Armand de Richelieu. Postać bardzo ważna, na pewno warta zapamiętania. Był to kardynał, ale oprócz zamiłowania tutaj życiem duchowym, przejawiał ogromny talent polityczny, zmienił oblicze Francji, a bym nawet się nie wahał użyć sformułowania, że zmienił w ogóle pojęcie polityki w tamtym czasie. I on był gorącym orędownikiem właśnie systemu absolutnych rządów we Francji. No i kiedy on został pierwszym ministrem, rozpoczął szereg działań, które miały na celu właśnie wzmocnić władzę królewską we Francji. Między innymi zaczął zwalczać pozycję hugenotów, czyli francuskich kalwinów, którzy po pokoju, po edykcie nantejskim, który kończył tak naprawdę wojny religijne we Francji, otrzymali jakieś prawa.
na południu Francji, między innymi możliwość wyznawania swojego kultu, ale też dostali twierdzę La Rochelle. Teraz, jak widzisz, Armand de Richelieu odebrał im tę twierdzę La Rochelle i odebrał im też prawo do zgromadzeń, ponieważ zrobiło się nieprzyjemnie, ponieważ hugenoci rozpoczęli tutaj protesty we Francji, to ostatecznie zakończyło się wydaniem w 1629 roku edyktu łaski, który przywrócił jednak, czy może inaczej potwierdził to, że hugenoci jednak mają tą wolność wyznania, ale już w nieco ograniczonej formie. Czyli tutaj mamy pójście, można powiedzieć, na wojnę z protestantami we Francji. Następnym celem Richelieu, tutaj możemy zobaczyć jego podobiznę, następnym celem Richelieu było właśnie osłabienie arystokracji. Po to, żeby król mógł mieć jak najsilniejszą władzę, trzeba było tą władzę odebrać tym, którzy powiedzmy, że mogli zagrozić pozycji króla. Więc tą grupą społeczną, która konkurowała z królem o władzę, była arystokracja. Więc tutaj, żeby osłabić pozycję arystokracji właśnie w społeczeństwie, zaczęto wzmacniać pozycję intendentów, czyli tych urzędników, których już mianowano spoza kręgu arystokracji, po to, żeby wprowadzić już ludzi wiernych królowi do władzy w prowincjach. Czyli mamy tutaj takie działanie przeciwko arystokracji. Następnym działaniem przeciwko arystokracji było zaprzestanie zwoływania stanów generalnych. Stanów generalnych, czyli parlamentu po prostu, bo tak się nazywa parlament we Francji, czyli od początku XVII wieku te stany generalne już nie były zwoływane, czyli w drugiej dekadzie XVII wieku ostatni raz i później przez cały wiek nie było zwoływanych stanów generalnych, czyli w ten sposób arystokracja straciła możliwość wpływania na króla czy zarządzania państwem, bo poprzez parlament taką możliwość wcześniej posiadało. Następnie nastąpiło scentralizowanie władzy, czyli skupienie władzy właśnie w rękach jednej osoby, czyli w postaci właśnie osoby króla, a więc ponieważ już nie było parlamentu, nie było stanów generalnych, nie było zwoływane, więc większość kompetencji stanów generalnych teraz przekazano w ręce króla. Stąd centralizacja władzy, a więc tylko jeden ośrodek w centrum, czyli w stolicy, jeden ośrodek sprawujący władzę w państwie. No i widzimy, że rząd zamiast Rady Królewskiej został powołany, a więc też chodziło o to, żeby Radę Królewską, która była złożona z arystokratów, odsunąć od władzy i zamiast tego stworzyć rząd złożony już z ludzi, których sobie król wybrał, a nie którym się należało to miejsce w Radzie Królewskiej wcześniej. No i przez to, że król mógł wybierać skład rady, mógł wybrać takich ludzi, którzy byli mu ulegli, którzy byli mu wdzięczni i wykonywali jego właśnie polecenia. Oprócz tego absolutyzm potrzebował na pewno pieniędzy na te wszystkie reformy, więc Richelieu postawił na rozwój manufaktury, czyli takie warsztaty, gdzie produkowano przedmioty w określony sposób, przede wszystkim ręcznie. Manufaktura od łacińskich słów manus, czyli ręcznie, facere, czyli czynić, manus facere, czyli manufaktura. Te manufaktury produkowały różnego rodzaju przedmioty, które były sprzedawane, dostarczało to pieniędzy do skarbca państwowego. Oprócz tego rozbudowano flotę, dlatego że jesteśmy przecież na początku wieku XVII, a w wieku XVI wiele europejskich krajów zaangażowało się w odkrycia geograficzne, a władcy tych krajów zrozumieli, że handel z koloniami to jest bardzo rozwojowa sprawa, ale żeby móc handlować, przywozić towary z Ameryki, z innych obszarów do Europy, trzeba mieć flotę. Więc tutaj mamy rozbudowę floty, decyzję o tym podjęto. No i rozbudowa armii, o czym już mówiliśmy wcześniej sobie, bo liczono się z tym, że wojna będzie nieunikniona po to, żeby zdobyć nowe ziemie, nowe surowce czy też nowe rynki handlowe. W 1643 roku królem został również, jak wcześniejszy władca, Ludwik XIV jako dziecko, czyli też nieletni. I tutaj mamy sytuację podobną, czyli regentką zostaje Anna Austriaczka, ale do tego jeszcze dochodzi osoba Jules'a Mazarin, który był, można powiedzieć, że kontynuatorem polityki Armanda de Richelieu. Richelieu zmarł w bardzo podobnym okresie jak Ludwik XIII, dlatego mamy tutaj jego następcę, Jules'a Mazarina, który jest tym tutaj kontynuatorem tych działań zmierzających do
utrwalania rządów absolutnych we Francji. I panowanie Ludwika XIV to tak naprawdę jest apogeum tych rządów absolutnych we Francji. To jest ten okres, kiedy Francja wchodzi w okres rozwoju. To jest ten czas, kiedy Francja odnosi sukcesy na wielu, wielu różnych polach. Ale nie od razu wszystko się układało tak, jakby sobie tego życzył Mazarin czy Ludwik XIV. A przy okazji warto dodać, że Ludwik XIV poszczycił się jednym z najdłuższych okresów panowania w historii. Zaczęło się od kłopotów, od powstania chłopskiego. Rosnące podatki, wydatki państwa bardzo się nie podobały tym najbiedniejszym, którzy ponosili ciężary tych wszystkich zmian, więc wybuchło powstanie chłopskie. Ono zostało stłumione, ale kolejną grupą, która się buntowała, była właśnie arystokracja, czyli ta, która została odsunięta od wpływów, od władzy, od pozycji. To ta grupa, której rangę marginalizowano teraz w kraju. Stąd mamy również bunt właśnie tych szlachetnie urodzonych. W 1648 roku wybuchła fronda nazywana frontą parlamentarną. Fronda, czyli właśnie bunt. Słowo fronda pochodzi od słowa określającego procę. Zwróć uwagę, że to jest rok 1648, a więc rok, w którym zakończyła się wojna 30-letnia. Francuzi przyłączyli się do tej wojny w ostatnim etapie po stronie krajów protestanckich, więc tutaj, chociaż rządzili we Francji katolicy, więc tutaj mamy też powód do buntu kolejny właśnie we Francji. Ta fronta parlamentarna też domagała się zwołania parlamentu. Ona została szybko stłumiona, ale jak widzisz, przerodziła się w frontę tak zwaną książęcą, na czele której stanął książę Kondeusz. Ta fronta potrwała już nieco dłużej, ale i z tym sobie poradził Ludwik XIV. Także te bunty nie przyniosły oczekiwanych rezultatów i władza królewska pozostała ciągle silna. Kolejnym sukcesem Ludwika XIV była wojna z Hiszpanią, która wybuchła między tymi krajami, i wojna zakończyła się pokojem pirenejskim w 1659 roku. W wyniku tej wojny Francuzom udało się zająć południowe Niderlandy, które należały do władców hiszpańskich wcześniej, oraz północną Katalonię. Czyli tutaj wojna wybuchła dlatego, że tutaj sprytnie prowadzono politykę zagraniczną, uzasadniając prawa do korony innego kraju poprzez związki dynastyczne, poprzez teoretyczne przynajmniej nawet małżeństwa. Więc tutaj bardzo sprawnie pokierowano polityką zagraniczną we Francji i skończyło się to nabytkami terytorialnymi. W 1661 roku Ludwik XIV był już na tyle dorosły, że mógł samodzielnie objąć władzę. I to jest czas, kiedy właśnie mamy absolutyzm w pełnej krasie we Francji. I ten absolutyzm Ludwika XIV wyraża się w takim stwierdzeniu, które się jemu przypisuje. Miał on powiedzieć: państwo to ja. Państwo to ja. I to jest taka najkrótsza definicja właśnie monarchii absolutnej. Ja jako monarcha jestem państwem, jestem wszystkim dla państwa, państwo jest ode mnie zależne, ja mam pełnię władzy w kraju, za wszystko odpowiadam, wszystkim rządzę, mam wpływ na każdą dziedzinę życia. Tutaj warto sobie też powiązać z tym monarchią absolutną ten oto obraz, który nazywa się Lewiatan, i on właśnie przedstawia monarchę absolutnego. Jeżeli się przyjrzysz, to zauważysz, że widzimy postać króla, ale ta postać króla zbudowana jest z obywateli, bo na jego ciele widać wiele, wiele różnych głów, wiele różnych postaci właśnie ludzkich. Więc to jest to stwierdzenie: państwo to ja. Ja jestem całym państwem, a więc również jego mieszkańcami. Poza tym widzimy, że król tutaj został pokazany. No, król, widzimy, że jest to król, ponieważ ma koronę na głowie. Król jest kimś takim jak właśnie słońce, które nad horyzontem wstaje i gwarantuje życie mieszkańcom danej krainy. Tutaj widzimy króla górującego nad horyzontem, nad jakąś osadą. Widzimy tutaj miasto, zabudowania, a więc jest to symbolicznie pokazane właśnie panowanie króla nad całym krajem. Król ma w ręce miecz, czyli jest tutaj sędzią, jest tym, który rządzi, tym, który ma władzę, i ma też tutaj w drugiej ręce pastorał, czyli jest tak naprawdę wszystkim dla swojego narodu i swojego państwa. I stąd też określenie na Ludwika XIV bardzo często stosowane: król słońce. Król słońce, tak jak słońce jest niezbędne do życia, tak samo uważano, że on jest niezbędny Francuzom. Tutaj widzimy Ludwika XIV
sportretowanego, zwróć uwagę na symbol dynastii rządzącej, czyli taka lilijka, jakby trochę harcerska, przypomina nam się taki właśnie symbol. Ludwik XIV bardzo szybko zrozumiał, że arystokrację można okiełznać jeszcze w inny sposób, mianowicie można tych najważniejszych arystokratów skupić blisko siebie i ich po prostu szpiegować, mieć ich na oku, pilnować ich, w ten sposób poznać wszystkie intrygi, jakie ta arystokracja knuje przeciwko władcy. I w tym celu Ludwik XIV zbudował, a w zasadzie kazał zbudować pałac w Wersalu. Pałac w Wersalu, tutaj widzimy na zdjęciu fragment tego pałacu. Pałac w Wersalu. Wersal jest to miejscowość położona kilkanaście kilometrów od Paryża, więc to była decyzja o tym, żeby jednak nie rezydować w Paryżu, ale pod Paryżem. Dlaczego? W Paryżu byłoby trudniej królowi zapanować nad arystokracją. W Wersalu było to miejsce na tyle już, powiedzmy, odległe od hałasu wielkich miast, od przepychu, że tak naprawdę wszyscy arystokraci nie mieli co robić, tylko siedzieć w tym pałacu i w ogrodzie co najwyżej, a więc zawsze miał ich na oku król poprzez swoich różnych szpiegów, poprzez kochanki, które im podsyłał, kochanków czasami, więc dzięki temu miał ich pod kontrolą, czyli do tego Wersalu sprowadził najważniejszych arystokratów, kazał im zamieszkać wraz z nimi, no i teoretycznie to była taka właśnie złota klatka, czyli oni niby byli wolni, żyli w luksusie, ale nie mogli samodzielnie opuścić tego pałacu i w ten oto sposób mógł kontrolować ich poczynania właśnie król, a więc odsuwał od siebie takie widmo zagrożenia ze strony arystokracji, próby obalenia jego rządów albo podkopania jego pozycji. Tutaj widzimy też plan Wersalu, widzimy tutaj budynki i ogromne, ogromne ogrody, które są z tyłu. No i to jest przykład właśnie baroku, baroku dworskiego. O baroku się jeszcze będziemy uczyć. Tutaj jeszcze kilka fotografii właśnie z Wersalu. Jest złota brama, sala lustrzana, kryształowa, piękna sala, tutaj historyczna też, bo w tej sali w późniejszych okresach będą się działy ważne rzeczy, na przykład podpisanie aktu zjednoczenia Niemiec, później w XX wieku konferencja kończąca I wojnę światową, więc historyczne miejsce. No i widzimy też przykład ogrodów, czyli taki barok już, powiedzmy, że na zewnątrz prezentowane właśnie w postaci zaplanowanego miejsca do spacerów i do różnych zabaw dla arystokracji. W 1685 roku nastąpiło odwołanie edyktu nantyjskiego, czyli odwołano edykt, który dawał hugenotom możliwość swobodnego wyznawania swojego wyznania, więc tutaj mamy powrót do walki właśnie z hugenotami. To spowodowało, że wielu hugenotów, czyli protestantów, opuściło Francję. Wielu z nich wyjechało do Brandenburgii, co się bardzo władcom Brandenburgii spodobało, bo często ci, którzy opuszczali Francję z powodu braku tolerancji religijnej, spowodowanej tym właśnie działaniem, odwołaniem edyktu nantyjskiego, wielu tych emigrantów to byli ludzie wykształceni, to byli ludzie obrotni, to byli ludzie, którzy mieli jakiś dobry fach, i teraz służyli swoim talentem, swoją pracowitością, swoją wiedzą innemu państwu i rozwijali, akurat w tym przypadku przede wszystkim rozwijali państwo brandenburskie. Mówiąc o absolutyzmie we Francji, nie sposób nie wspomnieć o Jean-Baptiste Colbert. Jean-Baptiste, czyli Jan Chrzciciel Colbert, to jest człowiek, któremu się przypisuje politykę merkantylizmu we Francji. On sprawował pieczę nad finansami Francji, no i budowanie monarchii absolutnej wymagało ogromnych nakładów finansowych, więc trzeba było te pieniądze zdobyć. I Colbert był właśnie człowiekiem, który wprowadził we Francji merkantylizm, czyli taką politykę gospodarczą, która zakładała jak największy eksport towarów, tak jak widzimy tutaj, jak największy eksport, czyli wysyłanie towarów rodzimych za granicę na sprzedaż, a jak najmniejszy import towarów, czyli jak najmniej mamy kupować towarów z zagranicy. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli będziemy kupować dużo z zagranicy, to będziemy tracić pieniądze i nasz skarb państwa będzie pustoszał, a pieniądze będą wędrowały do skarbca innych krajów, od których kupujemy towary. Dlatego trzeba, według Colberta, zrobić wszystko, żeby jak najwięcej produktów wytwarzać u siebie w kraju, a nadwyżkę tych produktów sprzedawać innym państwom, i w ten oto sposób zyskiwać pieniądze. Można powiedzieć, że odbierać te pieniądze innym państwom, które od nas kupują.
Poza tym, jeżeli u nas produkujemy, to ludzie u nas mają pracę, dostają pensję za tą pracę i się bogacą. Jeżeli kupujemy w innym kraju, to tą pracę dajemy mieszkańcom właśnie kraju obcego. Kolbert zakładał właśnie stworzenie bilansu handlowego, który jest bilansem korzystnym dla kraju, czyli właśnie jak największy eksport, jak najmniejszy import. Oprócz tego chciał oprzeć skarb państwa na złocie i srebrze, czyli na tych kruszcach, które są najbardziej stabilne, jeżeli chodzi o różne wahania w gospodarce, różne kryzysy. No i tutaj widzimy, że te manufaktury, które rozbudowano jeszcze wcześniej za panowania Ludwika XIII i też rządach Armanda de Richelieu, manufaktury miały produkować dla kolonii. Kolonie z kolei miały dostarczać złota, srebra, futer czy jedzenia właśnie do państwa. A między innymi, czyli mówiąc inaczej, kolonie miały dostarczać pieniędzy oraz powiedzmy, że materiałów dla manufaktur. A manufaktury z tych materiałów uzyskanych z kolonii wytwarzały produkty gotowe i sprzedawały kolonistom już gotowy produkt. Czyli dzięki surowcom właśnie z kolonii, dzięki surowcom z kolonii można było we Francji produkować konkretne rzeczy i sprzedawać z powrotem już gotowe rzeczy kolonistom. Tak to się miało wszystko kręcić w gospodarce zgodnie z merkantylizmem. Merkantylizm też można zobrazować w postaci takiego oto chociażby rysunku, gdzie widzimy, w jaki sposób teraz uzyskać zatrzymanie importu, czyli jak sprawić, żeby jak najmniej krajów do nas sprowadzało swoje towary. Otóż najprostszą metodą jest po prostu postawienie na granicy cła. Tutaj widzimy, że państwo na tym rysunku jest przedstawione w sposób symboliczny. Ściany to granice, szlabany to oczywiście na przykład cło, prawda, czyli jakieś granice, bariery w przepływie różnych towarów, z tym, że zwróćcie uwagę, że szlabany są otwarte dla surowców, czyli potrzebujemy surowców, żeby samemu produkować coś u siebie z tych surowców, natomiast szlaban jest opuszczony wtedy, kiedy ktoś nam chce albo surowce wywozić z kraju, za granicę, albo jeżeli ktoś nam chce przywieźć już gotowy produkt. My tego nie chcemy, chcemy sami produkować i zarabiać na produkcji. Ewentualnie możemy przyjąć surowce, ale nie gotowe produkty. Tutaj też widzimy otwarty szlaban na morze. Francja ma dostęp do oceanów, więc jak najbardziej korzysta z tego. Handluje z koloniami. Tutaj widzimy kolonie przedstawione pod numerem 5. Oczywiście merkantylizm też zakładał zdobywanie nowych ziem, nowych kolonii, po to, żeby mieć więcej surowców i móc więcej produkować i dzięki temu więcej zarabiać na sprzedaży już gotowych produktów. Czyli tak to też można pokazać tą ideę merkantylizmu właśnie w sposób taki graficzny. No i jeszcze kończąc ten wątek absolutyzmu we Francji, zobaczmy jakie skutki przyniosło takie zarządzanie. Widzimy, że zakładano nowe kompanie handlowe, czyli takie przedsiębiorstwa, które trudniły się właśnie handlem z koloniami, przewożeniem towarów pomiędzy koloniami a Europą. Następnie Francji udało się pozyskać nowe kolonie, m.in. Madagaskar w rejonie południowej Afryki oraz Luizjanę w Ameryce Północnej. Oprócz tego zdecydowano o zniesieniu ceł wewnątrz kraju, żeby nie obciążać tutaj handlujących, żeby przyspieszyć rozwój gospodarczy, żeby nie musieli ponosić tak dużych kosztów związanych z przemieszczaniem się i z handlowaniem we Francji. Zaczęto budowę nowych szlaków handlowych po to, żeby przecierać właśnie nowe tutaj szlaki, żeby mieć nowych klientów, nowych kontrahentów, nowe źródła też surowców. No i merkantylizm we Francji od nazwiska Colbert nazywany jest czasami właśnie kolbertyzmem. Kolbertyzm to po prostu merkantylizm w wydaniu Jeana Baptiste Colberta, czyli kolbertyzm. No a ponieważ chciano zatrzymać we Francji import z innych krajów, no to stawiano wysokie cła na granicach, co się bardzo nie podobało niektórym sąsiadom, na przykład Anglikom czy Holendrom, którzy zaczęli wojny celne z Francją. Czyli skoro Francja blokowała import do swojego kraju produktów z Anglii, z Holandii poprzez wysokie cła, to Anglicy i Holendrzy zaczęli robić to samo, czyli również ustanowili wysokie cła na granicach swoich na produkty francuskie i Francuzi w tym momencie już nie mieli gdzie eksportować, czyli cały ich plan w tym momencie stanął pod znakiem zapytania. Po prawej stronie widzimy jeszcze stroje, w jaki sposób się ubierali mieszkańcy Francji z wieku XVII, strój męski i strój damski.
Na koniec zobaczmy sobie jeszcze ostatni slajd, czyli jak wyglądały granice Francji, dlatego że Ludwik XIV oprócz tego, że zdobywał kolonie, oprócz tego, że wcześniej jeszcze mówiliśmy o tym, że udało mu się zająć ziemię kosztem Hiszpanii, w Katalonii i tutaj na północy w Niderlandach, to oprócz tego jeszcze Ludwik XIV prowadził tak zwaną politykę reunionów. Była sprytna polityka, która polegała na tym, że sądy francuskie uznawały, że jakaś ziemia historycznie należy się Francji, dlatego że kiedyś należała do Francji, w związku z tym wydawano wyrok, na podstawie którego francuskie wojsko legalnie mogło, według oczywiście francuskiego sądu, legalnie mogło zająć jakiś obszar należący do innego kraju. Ta polityka nazywała się polityką reunioną. Oczywiście to powodowało protesty pozostałych krajów, czasami jakieś konflikty drobniejsze. Natomiast była to polityka, jak widać na mapie, dosyć skuteczna, bo wszystkie te obszary, które tutaj widzimy takim kolorem jaśniejszym, to są te obszary, które się udało przyłączyć Ludwikowi XIV do swojego państwa, a obszary wykreskowane to są obszary, które udało się przyłączyć tymczasowo do państwa francuskiego w tamtym okresie. Więc tutaj pamiętaj, reuniony, polityka dołączania do Francji rejonów historycznie francuskich, przynajmniej w opinii Francuzów historycznie francuskich. To też spowodowało, jak widzisz, wojny z Holandią, wojny z Cesarstwem, czyli z Rzeszą Niemiecką, oraz wojny z Danią. Ale czasami wygrywał, czasami przegrywał Ludwik XIV, ale tak summa summarum bilans jest korzystny dla niego, czyli więcej mu się udało zająć niż stracić dzięki tej polityce. I mamy tu jeszcze postać niejakiego Vauban to był człowiek, który zajmował się projektowaniem fortyfikacji. Ludwik XIV budował bardzo dużo fortów, szczególnie w rejonach nadgranicznych oraz w rejonie kluczowych miast, po to, żeby broniły one, w przypadku właśnie wojen, broniły tych miejsc. Czyli tutaj bardzo wiele nowych fortów zbudował pan Vauban. Do dzisiaj niektóre stoją, warto je zwiedzić, jeżeli będziesz kiedyś we Francji, bo jest to przykład czasami genialnej myśli właśnie fortyfikacyjnej tamtych czasów.